No, jak mówił trener Górski, mecz możemy wygrać, możemy też przegrać, ale możemy też zremisować. Dla mnie każdy punkt będzie dobry. No, myślę, że każdy, który będzie na boisku, będzie w stanie strzelić bramkę Niemcom i liczę na to, że taka bramka wpadnie. Rozum podpowiada coś innego, ale powiem, że 2-1 dla Polaków. Arek Milik i liczę na Grzegorza Krychowiaka. 2-1 Poland. Ja stawiam na Polaków, wiadomo, wygrają 2-1. To znaczy grałem niecałe może 20 minut, ten mecz żeśmy zremisowali i uważam, że nie tacy straszni, jak to piszą. No na pewno jest to duże obciążenie, jeśli chodzi o zespół, który wyjdzie na te pierwsze minuty, ale jeżeli przetrzymają 15 minut, to uważam, że będziemy górą. Czy na pewno jest to bardzo ciężki wyjazd do Niemiec, natomiast uważam, że jeżeli przywieziemy jeden punkt, to będzie nasz ogromny sukces. Wierzę w tą drużynę i w pomysł budowania przez trenera Nawałki tego zespołu, także uważam, że ten zespół awansuje do Mistrzostw Europy. Na pewno od samego początku trzeba moim zdaniem zaatakować, tak? Bo to mimo wszystko wydaje się szaleńczy pomysł, ale jeżeli Niemcom pozwoli się grać i nie będzie się w posiadaniu piłki, to moim zdaniem szansa jest zerowa wtedy, także niewątpliwie reprezentacja ma takich piłkarzy, którzy są w stanie wziąć ciężar i poprowadzić zarówno atak pozycyjny, jak i w momencie posiadania piłki, czy też zmiany sposobu gry, może też spróbować zagrać z kontrataku, ale niewątpliwie trzeba po prostu atakować, bo jeżeli się nie będzie atakowało, tylko się będzie broniło swoje bramki, to tak jak powiedziałem wcześniej, ten zespół nie będzie miał szans. Natomiast już wielokrotnie pokazał, że atakuje, potrafi to robić i to jest nasza siła. Pierwsze pytanie, uważam, że zespół, bo do tej pory to tak naprawdę zespół wygrywa i jest na pierwszym miejscu. Poszczególne jednostki stworzyły fantastyczny kolektyw i to jest siła tej drużyny. Natomiast to rzeczywiście jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo mamy co najmniej trzech klasowych piłkarzy i tutaj musiałbym tak naprawdę widzieć i zdać się na rolę trenera bramkarzy, bo to on jakby zna najlepiej tą specyfikę, ale wybranie między Borucem, Fabiańskim a Szczęsnym to jest nie lada wyzwanie. Także tutaj powiem szczerze, że każdy z nich wchodząc do bramki wydaje się, że zapewni nam jakoś z tyłu. No na pewno Niemcy od początku się rzucą na naszą reprezentację, bo mają w pamięci wynik z Warszawy, gdzie przegrali mecz. A no nie wiem, no wynik chciałbym, żeby to Polska wygrała, ale będzie na pewno ciężki mecz i obstawiam na wynik 1-1. No tak, z bratem jesteśmy w ciągłym kontakcie. No na pewno jest jakiś dreszczyk, o presji nie ma mowy, bo wszyscy z kadrowiczów grają w najlepszych ligach świata i co tydzień spotykają się z topowymi drużynami swoich lig. No a na pewno nastawienie jest bojowe. Polacy chcą potwierdzić, że wynik 2-0 z Warszawy nie był przypadkowy. No, I hope Poland win, you know. Last time they won 2-0, so I will push my hands up for Poland tonight and I hope they win again 2-3-0. Poland have many good players, you know. I think Lewandowski can do the difference and I hope as a team they are a good team and I hope they can push forward to help the Polish league as well. It's good for Poland win this game as well, so I hope they can win and everyone in Poland will be happy, very, very happy. No, no naturalnie kibicuję polskiemu zespołowi i chciałbym, żebyśmy ten mecz wygrali, ale również uważam, że remis będzie bardzo dobrym wynikiem. No niemniej musimy pamiętać, z kim gramy, bo gramy z mistrzem świata, gramy z drużyną, która już pomału, myślę, psychicznie się odradza po tym mistrzostwie świata i na pewno wiem, że będzie to bardzo, bardzo ciężkie spotkanie dla naszego zespołu. Tak, że uważam, zdobycie każdego punktu jest na wagę złota czy awansu do dalszej
do dalszych gier czy startu w Mistrzostwach Europy. No ja jako zawsze optymista uważam, że wynik 1-1 będzie bardzo korzystny dla naszego zespołu. No a często tak jest, że jeżeli musi się wygrać u siebie, to się przegrywa i również może zdarzyć się niespodzianka, że polski zespół wygra 1-2. Ja grałem w różnych reprezentacjach młodzieżowych przeciwko Niemcom, ale jako reprezentant kraju, a wystąpiłem 5 razy w pierwszej reprezentacji Polski, niestety nie grałem. Ale śledzę bardzo już dawno grę reprezentacji, zresztą troszeczkę się na niej często w mojej pracy wzorowałem. Śledzę bardzo, bardzo, bardzo szczegółowo ligę niemiecką, także że znam dobrze ten zespół, zresztą wysokie zwycięstwo nad Brazylią na Mistrzostwach Świata pokazało, jakiej klasy jest to drużyna. No na pewno ciężko by było szczególnie tą pozycję bramkarza ustalić, bo mamy 3 bramkarzy światowej klasy. Ja w sumie jestem pod wrażeniem ostatnich występów Fabiańskiego. Myślę, że on dzisiaj wystąpi, ale tak szczerze mówiąc to kibicuję Szczęsnemu, bo poprzez tą grę w Arsenalu jakoś ta pozycja czy jego osoba była mi bardzo bliska, czy kibicowałem jemu, ale obojętnie, niech też wystąpi Boruc i zagramy na 0-0, nie? A w jaki mecz? A, Polska-Niemcy, a. Nie, tak z 5-0 dla Niemców. Nie no, śmieję się, żartuję. No będę oglądał na pewno, tak chyba każdy Polak. Tak każdy z nas. Jakieś tam zakłady może pójdą. Nie no, śmieję się. Oczywiście. No, patrzę optymistycznie. 2-1 dla nas. Nie no, w każdym meczu jest jakiś stres, prawda? Są mecze ważniejsze, mecze może nie no, mniej ważne. Jeśli chodzi o mnie, to bym do tego meczu podszedł jak do każdego innego, nie? Ale wiadomo, stres na pewno by był może troszkę większy, ale myślę, że jeśli chodzi o mnie, jakoś dałbym pewnie sobie radę z tym, nie? To teraz daję zagadkę. Taki szybki. Wchodzi kogut do ubikacji, patrzy, a tam wszystkie kurki pozakręcane.